którego to roku jest? Zaraz panu powiem dokładnie, bo... Tak jak w bizonie tabliczka. Ale który? 70? Co? Patrzę. Tu jest. 79? Albo 79. No dobrze mówię, 40 lat. M1002. Tak. To długie schowanie. Dobra maszyna. 5-torowy silnik. Powietrzem chłodzona, praktycznie bezobsługowy. Powyczyszczać po tym, no właśnie tak stoi, bo już miałem wjechać do garażu, ale powyczyszczać po kombajnowaniu, postawia go się, tak jak ja akumulator wyciągam, przeżniwamy, zakładam, pyki, chodzi. Nie ma żadnego jakoś tam problemu. I co, nie przegrzewa się? Nie, 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 nie. Były te kombajny Bizon Gigant, nie te takie wielkie, one były właśnie robione na bazie Fachra, no. 1600 mm zdaje się. No, no. I właśnie u nas zastosowali ten silnik SW680, chłodzony cieczą. A tam właśnie z powietrzem. Pan wejdzie, zobaczy z tej strony. Tam jest. No zaraz ten. Czyściutko, czy to naprawdę dobry. No. I się właśnie argumentacja była właśnie taka, że no na polskie warunki chłodzone powietrzem się nie nadaje. Ale jak pan mówi, że się daje. Ja wcześniejszy miałem facherka mniejszego, no. Tam był. Ja nie pamiętam jaki tam numer, ale mniejszy był. I miał 4 gary. No. Miał 2,20 kosy i też był powietrzem chłodzony. Trochę większy, bo tu miałem jeszcze sieczkarnię z tym, ale ja sieczkarnię odjęłem, bo słowa potrzebna jest. Rzeczywiście, tu jest ten. Dobra, to widać teraz. Co, otworzyć panu bok? Chce pan... Niech pan może, to chętnie skorzystam. Pokazuję tylko, że nie ma nigdzie tego, chłodnicy. No. Czego? Chłodnicy nie ma. Bizona nigdy nie miałem, mi się wydaje, taki pakierek wtedy tamtego staregośmy mieli, no to mieliśmy takiego, on praktycznie po wojnie wyszedł i już miał tam ze 30 lat i u nas jeszcze 20 chodził, no to pan sobie może wyobrazić, już te części były tak wyślizgane, zębatki, ależ mnie nie zmieniali, bo tak, zmienisz łańcuch, to trzeba nową zębatkę i chodziło do końca. A dostępność z części? No tak, z początku to było ciężko, teraz to już tak nie jest źle, teraz już można kupić, wie pan. Ty, dużo tego nas sprowadzali ogólnie na części, na tak, ten. Tak, tak, to teraz to nie ma problemu, teraz nawet niektóre nasze nadają się kupić w sklepie normalnie, jak coś tam numer jakiś się poda, bo no bo mówię, się ściąga. Nie, łożyska tam tego no, trochę no, bez problemu. Tak, tak. Bo że jak coś takiego padnie. Ja wiem, że kiedyś to mieliśmy problem z początku, bo to mało tego było. Znaczy tych fachrów to bardzo dużo widzę na polach, tylko się różne. Bizon sam pobył jeszcze taki z małych. Autentyczny sprzęt z pola. O. Niereżyserowane. Ale sprzęt moim zdaniem dobry. No, mówię, ja kiedyś miałem tę pakierkę i dlatego, żeby drugiego kupili, tylko większego. No. Nie, to myślę, że nie ma ten. Tam zasmolony w tym kurzu, w tym wszystkim, naprawdę. No jest. Podejrzewam, że i... Czy są takie klimatyzacje, że można dołożyć do każdego kombajnu? Ja się pytałem, wie pan, bo już tak to trzeba prawie piątkę wyrzucić na to. Pytanie, że się opłaca właśnie. No, trzy dni jak ja w tym roku syn kosił, ja się nie dotykałem, to mówię, on młodszy, to może bardziej, no, wie pan, no to zawsze się... No tak. No tak, to fajny, widzę, zadbany. A jaka to wydajność ma? No powiedzmy, na godzinę, no, czy... No na godzinę, bo tak to no, ma mniejszy. No mały header, 2,60. Nie, on ma 2,40. 2,40. Właśnie chodzi, żebyś miał większy, bo ja bym się przepustować, on ma gardziej takie jak Bizon z przodu, także on nie jest tego. No ale taki był oryginalny, no i taki właśnie zastanawiałem, czy nie kupić sobie większego tego hedra. No, ale mówię, no... On jest o tyle dobry, że pan wszędzie nim przejedzie, nawet tak, na drogę tak, wyjedzie, tak, nikt tak, się nie ma prawa tak, przyczepić. To też było właśnie, bo ja tam mam po drugiej stronie ulicy, wie pan, i po asfalcie się jedzie, no to też był taki warunek, żeby... Dla mnie wystarczy, wie pan, ja nie muszę tam po zarobkach chodzić, dla siebie to jest wystarczająco, nawet do stodoły widzi pan, wjechać, no tam do tamtego garażu go stawiam, to specjalnie postawiłem, żeby w stodole było mieć więcej miejsca. No, a Bizon 4,20 ma, no. To już tak na drogach, to już tak trochę mam ryzyko tak, jest. Tak, tak,
No, trzeba uważać, żeby ktoś nie zahaczył, tak? Żeby ktoś tam nie... A jak ktoś zahaczy, to potem się jest problem duży. No. Lepiej, że nie sprawdzać tego nawet. On praktycznie... No i właśnie ja tak nie sprawdzałem, ile tam przez godzinę wykosi, ale ja myślę, że ponad hektar to wyrąbię. Spokojnie, bez żadnego tam... Dosyć, on szybko idzie, no, dosyć szybko lata, no dosyć szybko lata, także... No to podobnie jak ta Bizon 56. Chyba, że leży, no to leży, wiadomo, że leży, to trzeba wolniej... Albo dużo sypie, to też wiadomo, że wolniej chyba trochę. Nie, tutaj nie ma problemu, jak tego to idzie, tam gaz do dechy, bo jak leży, to są podbieracze, to trzeba wolniej, żeby nie ściągnąć czy coś, no to trzeba wolniej jechać. No widzi. Tutaj ja tam nie folguję się, jak leży, to tak, no to trzeba mówić spokojnie, a tak to idzie, nie jest tam... Nie jest fajnie tutaj. Mało tych kół, mało pasów, tak. Z tej strony przynajmniej. Z tamtej strony ma troszkę więcej, no bo tam jest ten wariator cały. A tutaj ten to jest? Tu jest jeden podajnik do zboża, drugi do powietrza tam. No to jakiś oczyszczasz dodatkowy, czy? Tak. No, tu jest cały. No tutaj jest więcej. Ale też mniej niż Bizonie chyba. Tak przynajmniej na oko. No ale widzi pan, czyściutki. No tak, to rdzenie widać, nic tam nie przygnite. Ładnie to wygląda. No i taki się wydaje prosty, prawda? Ile tych pasków jest, co? Nie ma jakiegoś tu tam kombinowania. Trzy taki ten, cztery, pięć łańcuch. I tam jeszcze szedł później. No wydaje się dużo prostszy jak Bizon tak na oko.